Dzień dobry. Mam na imię Monika i chciałabym zaprosić Was do obejrzenia filmu edukacyjnego pod tytułem Segregujesz, nie marnujesz w gminie dobra. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są odpady. Odpady komunalne to odpady, które powstają w gospodarstwie domowym, których właściciel ma obowiązek pozbywać się zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast segregacja śmieci to sortowanie i oddzielenie surowców wtórnych, które nadają się do ponownego przetworzenia, od odpadów, których już w żaden sposób nie można wykorzystać. Korzyści z segregacji odpadów jest wiele. To między innymi oszczędność miejsca na składowanie śmieci, oszczędność energii, wody, paliwa czy węgla, mniej wycinanych drzew, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód gruntowych oraz mniejsza degradacja krajobrazu i terenów zielonych. Segregacja odpadów nie jest skomplikowana. To kwestia zmiany nawyków, a dzięki temu dbamy o środowisko. Co jednak zrobić z odpadami, których nie można umieszczać w pojemnikach przed domem? Takie odpady należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w miejscowości Dobra przy ulicy Zwierzynieckiej 4. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są meble i inne odpady wielkogabarytowe, bioodpady w postaci odpadów kuchennych, gałęzie z przyciętych drzew i krzewów, tekstylia, odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady opakowaniowe, szklane, z tworzyw sztucznych, chemikalia i opakowania po nich, np. chemiczne środki spożywcze, zużyte akumulatory i zużyte baterie, przeterminowane leki i opakowania po nich, zużyte opony, limit to 12 sztuk rocznie na nieruchomość. Drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, limit to 200 kg rocznie na nieruchomość. Żarówki i świetlówki, zużyte tonery i kartridże, a także nośniki danych, kasety, dyski, dyskietki, płyty. Sprawdźmy teraz, ile odpadów wytwarzanych jest w gminie Dobra. W 2022 roku zebrano od mieszkańców gminy Dobra 5581 ton odpadów zmieszanych. Odpadów selektywnych zebrano o połowę mniej, 2150 ton, z czego 527 ton papieru, 813 ton plastiku i 810 ton szkła. Bioodpadów zebrano 2241 ton. W sumie w 2022 roku zebrano w gminie Dobra 9972 tony odpadów. Średnio na jedno gospodarstwo domowe przypada rocznie 1140 kg odpadów, w tym aż 640 kg odpadów zmieszanych, 260 kg bioodpadów i tylko 240 kg surowców wtórnych. W jaki sposób ograniczyć ilość odpadów? Po pierwsze, jak najmniej korzystać z opakowań jednorazowych. Dobrze segregować odpady, powstanie z nich nowy produkt. Kompostować bioodpady, a sprawne rzeczy oddawać do PSZOK, aby dać im tak zwane drugie życie. Teraz zobaczmy, jakie są najczęściej popełniane błędy w segregacji. Pamiętajmy, nie myjmy opakowań po jogurtach, słoików czy butelek. Opróżniajmy opakowania z resztek jedzenia. Zgniatajmy puszki, plastikowe butelki i inne opakowania. Nie wyrzucajmy resztek mięsa do odpadów bio. Odpady bio wrzucajmy luzem do pojemnika bez plastikowego worka. Do pojemnika niebieskiego wrzucajmy tylko czysty papier. Naczynia żaroodporne to odpady zmieszane. Podobnie jak paragony ze sklepu, to również odpady zmieszane. Natomiast słoiki to opakowania szklane. Segregacja odpadów to ochrona naszej planety oraz ogromne oszczędności, ponieważ odpady są doskonałym źródłem surowców wtórnych. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Film Segregujesz, nie marnujesz w gminie Dobra powstał na zlecenie Wydziału do Spraw Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.